Patrząc na liczbę 50, to myślę, że trzy pracownie komputerowe, z których jedna będzie odnowiona, na pewno istniejąca już, a dwie nowe mogą powstać i służyć uczniom od już praktycznie od zaraz. Dzisiejsza akcja to jest 360 komputerów, które otrzymują 7 szkół zespołów zawodowych miasta Opola. Komputery są przeznaczone dla nauczycieli i dla uczniów w zakresie organizacji kształcenia zdalnego. Jest to taka nasza pierwsza dostawa, ponieważ oprócz komputerów kupujemy jeszcze sprzęt, który będzie wspomagał szkoły w zakresie organizacji kształcenia zdalnego. Między innymi to są wizualizery, tablety, switche, oprogramowanie do kształcenia zawodowego, między innymi programy do kosztorysowania, do układania diety, program do mechatroniki. Chcemy zrobić takie sale hybrydowe, w których będzie można zarówno korzystać ze standardowych ławek uczniów, jak i właśnie otaczających je blatów komputerowych ze stanowiskami komputerowymi. Jest to program dofinansowany ze środków unijnych, kształcenie zawodowe dla rynku pracy 3. Cała wartość zadania to jest ponad 1 800 000 zł. Podział sprzętu jest właściwie uzależniony od potrzeb szkoły. Sprzęt częściowo trafi jeszcze do nauczycieli, natomiast jakby głównym odbiorcą tego sprzętu będą jednak uczniowie, ponieważ nauczyciele otrzymali już laptopy z innych projektów współfinansowanych z środków unijnych. Natomiast takim głównym założeniem tego projektu jest doposażenie uczniów, którzy nie posiadają gdzieś tam swojego indywidualnego sprzętu do tego, aby taką naukę zdalną realizować. Kształcenie zawodowe wymaga dobrej jakości sprzętu. Aby prowadzić zawodowe zajęcia zdalne, tu jest wymóg pracy z wykorzystaniem różnego rodzaju programów specjalistycznych. Dlatego często zdarza się tak, że ten sprzęt, którym dysponuje młodzież, jest niewystarczającej jakości technicznej, aby takie zajęcia prowadzić. I stąd właśnie ta idea, aby młodzi ludzie mogli skorzystać z nowych, dobrych laptopów i swobodnie w pełni korzystać z zajęć zawodowych. Cieszymy się niezmiernie z tego powodu, że trafia do nas kolejna partia tutaj sprzętu, który na pewno wykorzystamy w celu podniesienia atrakcyjności i dostępności właśnie do sprzętu dla uczniów w naszej jednostce.